Sukces krośnieńskiego fotografika Przemysława Niepokoja Hepnara. Młody artysta zdobył drugą nagrodę na międzynarodowym konkursie w Londynie. Miejsce w ścisłym finale w kategorii profesjonalni fotografowie ulicy cieszy tym bardziej, że na konkurs nadesłano prawie 7 tysięcy prac z 80 krajów. Jury doceniło jedno ze zdjęć Hepnara z serii Strong Winter in Wołyń. Ten sukces zdarzył się niespodziewanie. Podczas realizacji zdjęć na Wołyniu trudno było o dobre kadry. Przemysław podróżował z grupą turystów, którzy traktowali wycieczkę rekreacyjnie. Udało się jednak zrobić zdjęcie podróżnego, który nostalgicznie spogląda przez okno. Właśnie ta fotografia przekonała międzynarodowe jury i otworzyła młodemu fotografikowi drzwi do światowej kariery. Kiedy zauważyłem tego mężczyzny od razu wyciągnąłem aparat i zrobiłem, czułem, że to jest właśnie ten decydujący moment. Tę tą wycieczkę traktuję jako zapowiedź dłuższego materiału. Chcę powrócić na Wołyń, odwiedzić miejsca, które w przeszłości należały do naszego kraju, do, kraju, do, do, do naszych przodków no i opowiedzieć jakąś historię. Przemysław stale powtarza, że jest ulicznym fotografem, tylko widzi i czuje więcej. Ciągle się dziwi, że chłopak z małego miasta zdobył laury na międzynarodowych konkursach, gdzie trzeba było pokonać kilkuset równie utalentowanych kolegów po fachu. Przemysław jest lokalnym patriotą, mieszka w Krośnie i nie chce wyjeżdżać z rodzinnego miasta. Chyba, że na plenery. Fotografowanie ma we krwi po dziadku, który w Krośnie miał swój zakład i dokumentował najważniejsze wydarzenia społeczne w latach 40. minionego wieku, oraz po rodzicach. Interesują go ludzie. W każdej dziedzinie nie można mieć kompleksów. Trzeba być pewnym siebie w tym, co się robi. Wiadomo, trzeba mieć pewne doświadczenie. Na początku moje zdjęcia nie były doskonałe. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, iż żeby zrobić dobre zdjęcie, trzeba mieć też życiowe pewne doświadczenie, trzeba być dobrym filozofem, psychologiem. Bacznie obserwować otaczającą rzeczywistość. Przemysław Niepokój Hepner jest absolwentem Krakowskiej Akademii Fotografii. Teraz studiuje grafikę komputerową w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest stypendystą ministra kultury i dziedzictwa narodowego.